Nie, no, bagienko jest naprawdę, słuchajcie, nawet głębokie. Jesteśmy na poligonie wojskowym. Dzięki, Adam! Naprawdę o to chodziło, ale jeszcze raz, tylko się odsunę. Dobra. Zobacz. Co chciałbyś powiedzieć swoim widzom? Że mój aparat jest mokry i się stresuje. Może zastanawiacie się, jak najlepiej zawracać na cyklu na bajku. A mianowicie w ten sposób. Jedziemy dalej. A drugie podejście jest takie. No bo trzeba też czasami zawrócić podczas jazdy, nie? To tak się wtedy zawraca. Ta-da! Wywaliło mnie bok. Pan lata. Ale nie ma. No tak, no nie, nie, musisz zejść, podprowadzić trzeba na gazie, nie? Bo tak to. Tu jest zjazd na lewo. Puść tło lepsze! Jest dobrze. To nie jest klasyczny odcinek Longwaya. Nawet nie jest taka zimna. Mówisz? Ale tu jest mój. O panie. No ja mam wody dotąd. W skali 1 do kolana. No pod kolano mam wodę. Okej, okay. No to spoko. No. Będzie git. No ja nie wiem, Adam, wiesz? Mówię ci. Nie, tu jest naprawdę, jest głęboko. I ja się tu zapadam. No. A w tamtym miejscu? Dzięki za poświęcenie, Marku. Lajki dla Marka. Nie, no ty, no nie, tu jest głęboko. Tu a, czyli tutaj trzeba przejechać. Tu już może się, wiesz, tu się może już pakiet zalać. A. Albo sterownik, także to jest no tester bagien. Mały kryptonik bike. Nie, no to już easy. Tak. Tu mam, tu się zapadam, ale tu mam do, no do łydki, tak? Czyli te 30 do i nie wiem ile centymetrów. No widzicie, tak? No, no git no. Tak, ale zapadam się, jest straszny muł, także jak będziesz przejeżdżał, to proszę postarać. Przypominam ci, że jedziesz na własne ryzyko. Dobra. Słuchajcie, zasada jest przede wszystkim taka. Jeżeli wjedziecie już w taką rzekę, w takie bagno i tak dalej, naprawdę, tam było głęboko, to zawsze, zawsze zróbcie tak, że jak jedziecie dalej, nie zalaliście sprzętu na tyle, że się wyłączył, nie doszło do zwarcia, ale dalej jest niebezpiecznie, tak? No bo tam jest sterownik na samym dole. No i trzeba uważać, jeżeli spalicie sterownik, no to jesteście jakieś 1,5–2 tysiące złotych, a w niektórych wersjach jak Total Top nawet 5 tysięcy złotych w plecy, bo gwarancja nie obejmuje zalania, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. I jedźcie, rozpędźcie się, nie wiem, do maksa, tak? Ale oczywiście w lesie, nie na ulicy. Po to, żeby siła odśrodkowa wywaliła wodę z silnika, tak? Bo w środku są elektromagnesy, tam się nic nie stanie, ale o to chodzi, żeby w tym silniku nie było wody. I tyle, no. I zaraz wróci, będzie wszystko ok, jedziemy dalej. No i dobra, no. Tu się przejeżdżę w drugą stronę, proszę cię, bo zawału dostanę. Dobra. No i jak widzicie, nawet widać ślad. Adam miał przejechać tędy, przejechał tędy.
I teraz wchodzę tędy, co przejechał Adam. Idę. Słuchaj, no silnik zatopiłeś cały. Co? Silnik zatopiłeś cały. O kurde. Naprawdę. Niedobrze. Sterownik jakby się zatrzymał, byłoby po sterowniku. Ojej. No. Ale to też nie jest tak, że my cały czas tylko po prostu za... Przed chwilą jechaliśmy jakieś co 10 km? 10 km jechaliśmy w prędkości 20-25 km na godzinę. Wtedy bateria, stan naładowania baterii praktycznie nie spada. Można przy takich prędkościach zrobić spokojnie 200 km. I najfajniejsze oczywiście we bajkach jest to, że jak będziecie w takim miejscu i będą rowerzyści downhillowi, to będą sobie pchać rower po prostu pod górkę, męczyć się, a wy macie tutaj tą manetkę magiczną i można sobie wszędzie podjechać. Tak się robi nieprofesjonalne hopy. Ale najważniejsze, zobaczcie, no przecież to jest 70 kg e-bike'a na przednim kole, no i git, nie? To jest to. No, już prawie nasza przygoda dobiega końca, jesteśmy naprawdę mocno wykończeni. No ale nie byłby to odcinek Rongwaya, gdybyśmy wam nie powiedzieli troszeczkę o tym sprzęcie. Kluczyk. Jest kluczyk, mamy tutaj silnik z... co to jest, QS205? Tak, przewinięty QS205 z ferrofluidem i hapsinkami. Nawinięcie 4T, ale przewinięty, właśnie ferrofluid, hapsinki, to wszystko. I mamy tutaj w sumie jakieś 15 000 W w piku. Zawieszenie to jest DNM z przodu i z tyłu, czyli damper też jest DNM-a. Siodełko muszę przeczytać. Comfort Sensity. Siodełko klienta. No. Comfort Density. No. Światełko Cruise z przodu, mamy tutaj też ten ekran, który pokazuje nam wszystkie parametry. Ciekawą informacją jest to, że ten e-bike ma już co, 5 lat? 5 lat. Ten e-bike ma 5 lat, cały czas pierwsza bateria i cały czas utrzymuje swój zasięg. I z przodu mamy podwójne hamulce Auriga Twin, tak? Tecto Auriga Twin i Tektra mamy dalszą wrzuconą. Tetra... Tecto. Tektro. Jeżeli na altu jesteś, to... Bana! Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Nagrywanie filmów z Adamem. Dobra, pokaż. Zdejmij kask, jak możesz. Czekaj. Będę miał taki maskę. Safety first, no.
No to jeśli dalej tu jesteś, subskrybuj. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra, jeszcze raz. Możesz!